Iron Fist Team prezentuje. A już teraz, drodzy Państwo, przed nami czas na walkę numer 3 dzisiejszego wieczoru. To jest Muay Thai, kategoria wagowa do 67 kg. 3 rundy po 3 minuty. Na tyle zakontraktowano ten pojedynek. Na ring zapraszam pierwszego zawodnika, to Christian Zache, Thai Box Torino. Wielkie brawa, Christian Zache, Włochy, Thai Box Torino, ten zawodnik legitymuje się rekordem 11-5. Jego rywal to Piotr Kobylański, Cop Gym Gdynia. W pierwszej walce Muay Thai, w pierwszej walce MMA naprawdę widać było, że walki stoją na naprawdę wysokim poziomie, więc jeśli chodzi o tą walkę, oczekiwania są naprawdę dosyć wysokie. Jest sporo emocji, a to dopiero początek. Teraz mamy, wchodzi do narożnika czerwonego Piotr Kobylański przy muzyce z filmu Bandyta, taniec Eleny. Miejmy nadzieję, że pokaże tą zaciętość bandyty i również siłę ciosu. Widzimy, że przeciwnik również z Włoch, kolega z drużyny Wade'a, który przegrał w pierwszej walce. Może parę słów o przeciwniku Piotrka. Christian Zan to znany mi zawodnik, byliśmy razem w Tajlandii, gdzie walczył m.in. z Marcinem Parchetą. Przegrał z Marcinem, to było w kategorii 71 kg. Teraz walczy 67 kg z Piotrkiem. No, dosyć solidny zawodnik, wysoki, również ciemnoskóry, naturalizowany Włoch z Nigerii. Widać, że warunki fizyczne oba mają dosyć podobne. Dosyć podobne, tak. No, Piotrek jest tutaj, na pewno doświadczenie jest po jego stronie. Na ringach wiele, wiele lat. Weteran wszystkich form walki. Zaczynał trenować kickboxing jako 13-latek. Także, no, niesłychana ilość walk stoczonych. Niesłychane wyczucie dystansu. O, teraz proszę zobaczyć. Pięknie przepuścił taki chaotyczny atak Włocha. Na razie runda toczy się bardzo spokojnie, ale to chyba normalne w boksie tajskim, gdzie pierwsza runda jest jak gdyby taka na wyczucie przeciwnika, bardzo ładna akcja. No, pierwsza runda z reguły jest taka właśnie na rozpoznanie się, chociaż tutaj mamy tylko trzy rundy, trzeba kolekcjonować, szanować te punkty. Troszkę Piotrek musi przyspieszyć, więcej pracować, bo Włoch nieustannie nęka go. Bardzo ładne kolano na żebro. Widać próba wycięcia ze strony Włocha. Powiedzmy sobie szczerze, Piotrek się czuje bardziej w formule K1 pewniej. Muay Thai też, ale raczej boks jest jego mocną stroną. O, proszę zobaczyć, świetnie kończy nogą. Wydaje się w tym momencie, że Włoch jest troszeczkę bardzo ładne kopnięcia. Tak, cios za cios wymieniają kopnięcia. Będzie naprawdę emocjonująca walka. Także idą na całość od razu.
bilet do kupnięcia nie były przyjmowane na łokieć, więc i kolejne bardzo mocne trafienie. Aż tu było słychać u nas na konferencjerce, trysnął ten pot prosto tu na nas po tym kopnięciu. O, bardzo, bardzo dobra prawa ręka, tak, ja znam Christiana, widziałem jak walczy w Tajlandii i powiem, że jak walczył z Marcinem, to wiele tych problemów tą prawą ręką mu narobił. Świetne przepuszczenia, świetnie czuję walkę. I to, o czym wspomniałeś, bardzo dobre wyczucie dystansu, bardzo kombinacja trzech ciosów, tak. Żaden nie doszedł nawet do gardy. Piotrek to jest naprawdę doświadczony zawodnik, że tak powiem kolokwialnie stary wyga ringów. Walczył i na oficjalnych turniejach K1 w Warszawie, walczył i za granicą. Tak, no, tutaj widać niesamowity spokój w jego oczach, jak on czyta tą walkę. Na razie bardzo spokojnie. Jak gdyby czekał na kontrę, tak żeby mocno trafić swojego przeciwnika. Oj, tu chyba low kick lekko odczuł. I po raz kolejny dobre wyczucie dystansu, puszcza te ciosy. I to, o czym wspomniałeś, bardzo dobre kombinacje rękoma. Tak, poczuł te włoch, te dwa ciosy na korpus. Widzę, że trochę uszło powietrze, jak to się mówi w żargonie bokserskim. I już zaczyna zdobywać przewagę Piotrek, jest agresywniejszy, zamyka swojego przeciwnika, już czyli na łok. Myślę, że ta runda, tak, że ta runda będzie zapisana dla Piotrka w swoim stylu. Czeka pierwszą minutę i potem przyspiesza i kradnie te małe punkty, przez to ta runda jest dla niego. Naprawdę widać, że wrażenie robią te kopnięcia, które jednak mimo tego, że przeciwnie. O, i tu widzimy powtórki najciekawszych momentów tej walki. Bardzo dobre złapanie ze strony Włocha. Tak, Włoch stawia wysoko poprzeczkę. Nie, widać, że nie przyjechał tutaj tylko po wypłatę, tylko naprawdę bije się z Piotrkiem. No myślę, że kolejna runda będzie naprawdę dosyć emocjonująca. Tak jak wspomniałeś, miejmy nadzieję, że Piotrek przyspieszy teraz i naprawdę, jak to się mówi, zagoni przeciwnika do narożnika i tam miejmy nadzieję poradzi sobie z nim w swoim stylu. No i druga runda przed nami. Ja tylko powiem, że Piotrek reprezentuje Kobe Gym z Gdyni. Tam się urodził, tam mieszka, to jest jego klub. I pragnę dodać, że tydzień temu na amatorskich mistrzostwach świata w K1 w Macedonii wywalczył brązowy medal, czyli tak naprawdę jest cały czas w gazie, w formie. Walczył dopiero tydzień temu, a już jest tutaj z nami i daje dobre show. Czyli jak widać Iron Fist, czołówka światowa. Bardzo dobre kopnięcie ze strony Włocha i oddanie od razu. Mocno bardzo teraz. Mocna wymiana. Mocna wymiana z obu stron mocna wymiana. Ale widać, że Piotrek wydaje się być niewzruszony, tak jakby te ciosy spływały po nim. Nie, to co jest jego zaletą, to co charakteryzuje jego walki, niesamowity spokój, niesamowity przegląd. Nie ma zupełnie żadnych niepotrzebnych ruchów. To chirurgicznie wymierza w punkt i tam uderza. Bardzo celny cios rękoma, przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć bardzo dobre trafienie na korpus. Tak, Piotrek, o, próba prawego na głowę tym razem, podpuścił lewą ręką Włocha. I kolejny raz, clinch. Włoch przyzwyczajony, chroni tułów, myślał, że będzie w tułów, a to było tuż koło jego szczęki. Mogło być naprawdę, jakby to doszło po walce. Ale widzę, że żaden z przeciwników nie próbował jeszcze wywracać partnera, co podczas walk tajskiego boksu chyba jest dosyć powszechne. Tak, dopuszczalne są obrócenia, wycięcia. O, tak jak w tym momencie sędzia troszeczkę nadgorliwy przytrzymuje, nie puszcza tego klinczu. Nie wolno rzucać przez biodro ani przez bark. Można to robić po rotacji, nogą wycinać. Bardzo dobre trafienie lewą ręką. I to, o czym wspomniałeś, znowu fenomenalne kombinacje rękoma. Bardzo mocne kolana i ta akcja dla Piotrka zapunktowała na korzyść Piotrka. Widać, że jednak Piotr narzucił swój styl walki Włochowi, bo zaczyna się cofać. I w tym momencie jest zawodnikiem jednak bardziej w defensywie. Myślę, że jeżeli ten styl walki utrzyma się do końca, to Piotrek nie będzie miał problemów z rozstrzygnięciem tego pojedynku na swoją korzyść. Próbował rzucić Włoch, nie udało się.
Świetne przepuszczenie, już całkiem, że tak powiem, rozpracował na czynniki pierwsze Włocha, aczkolwiek musi uważać, bo Włoch cały czas czai się. O, bardzo dobra prawa ręka. Bardzo dobry unik. O, o już szalonym ataku, szalony atak Włocha, wie, że już coraz ciężej czyta mu się Piotrka, coraz ciężej mu się walczy, rzuca się otwarcie. Jeśli Piotrek dobrze skontruje, dobrze przyceluje, może ta się walka skończyć przed czasem. I koniec drugiej rundy. Druga runda za nami.